Tam znajdujemy się na łowisku Zezuj, obok Olsztynka, komercja, gdzie podobno mnóstwo karpi jest. Właśnie będziemy mówili na dwa zestawy, samozacinający i na metodę. Pierwsze będziemy robili zestaw na metodę. Jest tutaj pelet 2 mm halibut, będziemy go zalewali krewetkami, a drugi zestaw samozacinający to PV-ka, plus do tego jakiś albo dumbbells lub popek 16 mm, nie wiadomo. O. Halibut, żurawina, 16 mm, popek. Tak się prezentuje zestaw samozacinający. Odważnik, na bezpiecznym klipsie mamy 90. Bezpieczny klips, pleciąga w utulinie i hak 4, do tego pop-up, halibut, żurawina, 16 podwieszony. No i malutki woreczek, bo dużo ludzi jest, dużo sypie, to nie ma sensu w ogóle tu przykarmić tej ryby. Myślę, że jak będzie mało po prostu posypane, to ta ryba będzie bardziej łakomana na zestaw. Wędki, na których łowię, to jest Prologic, wędeczka C1A. To jest wędeczka 3-metrowa. Używam ją również do łowienia sumów. Kowrotek Kejmar to jest zapasowo teraz szpulką, bo na oryginalnej szpulce mam plecionkę więtą, bo dosyć często łowimy sumy. Jak to ostatnio z wody PZ było wyciągnięte tych 5 sumów na 13 brań. A to Federek z Mistrala, nowy nabytek, no i kowrotek Mistrala. Kupiłem teraz niedawno, żeby połowić u siebie na stawie karasie, karpie, amury. Ostatnio sum się trafił. No i tak jest. Lekka tafla wody, tam jakieś chmury idą. Ciekawe łowisko, dużo ludzi jest. Aktualnie pada deszcz, schowani jesteśmy pod drzewem. Muszę zobaczyć. Pogoda nie rozpieszcza. Zestawy stoją. Na razie przerzuciliśmy na metodę. Nic się nie dzieje. Ludzie łowią pojedyncze karpie. Nie ma szału w ogóle. Małego. O, jaki ładny leszczyk. Pierwsza rybka, taki leszczyk. Ładny. Pierwsza rybka, leszczyk. Wziął delikatne strasznie branie, trochę pokrwawione, poszarpany do wody. Aktualnie jesteśmy z pierwszą rybką, był to leszcz, około 1,5 kilo. No tak szczerze nie spodziewałem się, bo tu nigdy jeszcze leszcza nie złowiłem, jestem w szoku. Będę wychodził, to zapytam się właściciela, czy tu leszcze zapuścili. Ładne branie, typowo leszczowe, do siebie, lekko pociągał. Nawet z wolnego biegu nie jechał, tylko było widać po szczytówce. Na zestawie samozacinającym zmienimy trochę taktykę. Z kulki pop-upa 16 założymy jakiś pelet 16, może milimetrów też. Absolutnie nic się nie dzieje. Truskawka 12. Ewentualnie może co tu jest. Pitbull bite. Tu mamy coś śmierdziela, halibut. Ładny może. Hot dragon. Przyprawy jakieś. Bardzo mocny śmierdziel.
założymy takiego śmierdziela pojedynczego na włos i próbujemy, bo samo zaczynającym zostawie nic się nie dzieje, ale jak i na samej wodzie za bardzo nie ma cudów, nikt jakoś nie łapie szczególnie. Stoper. I zestaw będzie się tak oprezentował. Pojedynczy pelecik 12 mm od Dragon ze stoperkiem. Zobaczymy, no bo tak to nic się nie dzieje za bardzo. Myślę, że pelecik szybciej rozpuszczalny w wodzie, bardziej bawiący rybę, będą efekty od razu. Troszeczkę truskawki nasypiemy. No to nie dużo, bo bardzo dużo osób jest, bardzo dużo osób nęci, no to nie będziemy dużo sypać. 5 dosłownie ziaren, 5 pelecików do tego, jakoś do tego halibuta dosłownie dragona z 3. Dosłownie takie o, bardzo malutkie będzie to wyglądało. Trzeba podziurawić oczywiście, żeby nie wypłynęło nam. Zachadamy na haczyk i rzucamy. Odwiedziny przyszła tutaj do nas jaszczureczka. O, uciekła w cień. Uciekła pod kładkę, już jej nie widać. Ładnie się pogodziło ogółem. Ale nic się nie dzieje konkretnego. Przed chwilą zmieniliśmy dumbbellsy. Podaję, że tam, nie wiem, jest jakaś guma balonowa czy coś takiego. Jasny kolor, myślę. O, idzie tu kolor znowu do nas. Taka koleżanka przyszła. Mówię, nie słychać nawet, żeby na łowisku ktoś łowił. Może jakaś pogoda, może coś im nie pasuje. Kilka razy tu już byłem, no to mówię. Czasem się tak trafiało, że pół dnia bez brań, a wieczór przyszedł, czy ranek, bo i nocki siedział i ryba dopiero zaczęła żerować. No z jednej nocy, mówię, mieliśmy 46 brań, a jednej nocy nic. Dosłownie nic. Jedna ryba nad ranem. Myślę, żeby może zestaw postawić tutaj obok trzcinek. Jeden. Samo zaczynający. Lub ewentualnie gdzieś tam blisko pomostu. Zestaw aktualnie samo zaczynający przerzuciłem. Blisko tutaj podkładeczkę. Z ręki po prostu pokroiłem kilka kulek, kilka całych. Po prostu z ręki rzuciłem, podnęciłem. Patrzę, że nie ma sensu na wodę daleko rzucać. Trzeba blisko szukać tej ryby, bo nic się na wodzie nie dzieje. Zestaw aktualnie leży tutaj koło. Centralnie z 2-3 metry przed pomuścikiem. Gdzieś w okolicach tu tego miejsca leży zestawik. Też tu ciężko, tripoda nie brałem. Było trzeba szukać luk w kładkach i robienie swingerów, całego tripoda ze swingerami zapomniałem całkowicie wziąć. No ale niestety, trzeba sobie radzić. Zestaw na włosie się prezentuje w taki sposób.
bałwanek i zobaczymy. No, kompletna cisza na razie na łowisku się dzieje. Nikt za bardzo nic nie łowi. Nie wiem, może miejsce. Niby fala w naszą stronę, wiatr w naszą stronę, więc ta ryba pod tym brzegiem powinna być, ale jak na razie widać, to nic ciekawego się nie bierze. Dobra, zarzucam kilka kulek kroję, tylko peletu, idę za podnęcę troszeczkę. Zobaczymy, widzimy się później. Bardzo ładny golas się zameldował. O, pelecik lepiej się sprawdził niż... O, to mały. Taki karpik, golasik skusił się na truskaweczkę. 12 mm pelecik i leci do wody. Prawie jeszcze wędeczkę wciągnął, bo niewyregowany wolny bieg był. Fajne dosyć, ciężko było go oderwać od dna, ale się udało, szybkie zapięcie, zdrowa rybka wróciła szybko do wody. Coś zaczęło się dziać, ale było trzeba trochę pomyśleć, bo wziął na truskaweczkę 12 mm i to jest na pelet tonący, więc bardzo pozytywnie oceniam. Branie, nie wiadomo co to jest. Jest gotowne, teraz już normalny, wolny bieg wyreagowany. Wędki nie wciągnęło. Rybka się nie pokazuje w ogóle, nic. Odjechała. Chce się pojawiać. Kolejny golas na pewno. Czy mniejszy, czy większy?
bardzo grubiutki. Myślę, taka czwóreczka może to jest. Ładna rybka. Bardzo mocno się za dolną wargę przypiął. O, już go mamy. Taki karpik. Bez łusek, ładny, grubiutki, dużo walki. No i wypuszczamy rybkę. Kolejne branie, jak widać. 5 minut i cały zestaw w wodzie. To jest ryba odjeżdża. Piękny odjazd. Dosyć daleko wyjechało. Ładnie bije. Ale ciekawe, czy to nie kolejny. Bez łusek. Ale na pewno piękne, to są pełne łuskie. Udało mi się zrobić tylko 14 kg w tamtym roku. Powoli wyjeżdża, wyjeżdża. O, jest pi. Niestety spinka się trafiła, ale oceniam rybę na dużo większą niż poprzednie. Ani razu się nie pokazała w ogóle, więc myślę, że to już naprawdę solidny był karpik, bo jak tu łapałem, no to pełnołuskie na pewno dużo waleczniejsze i chyba najmniejszego ósemkę w tamtym roku miałem pełnołuskiego. Zakładamy z powrotem pelecik. To jest podajnika normalnie taka, nie wiadomo co się dzieje. Wyjechała czwarta rybka, przytrzymamy tylko na kiju, no i od razu się spięło. Może za słabo. Mocno też nie chcę tu przycinać, bo wiedziałem, że te ryby mają bardzo mocno już pokaleczone wargi. No to nie ma co tej ryby jeszcze bardziej. Lekko przycinam, no niestety. Dajemy dla ryby też szansę. Jest zresztą samo zaczynający. 20 pelecik. Spory karpik. Duży kolas. Trochę się rozbudził. Będę brać? Nie, no spokojnie.
się zmęczy, nie? Nie, bo to jest dosyć blisko, tam spod pomostu wyciągany. Więc on kurwa dopiero. Golasek. Ładny, nie wiem ile, bez wagi. Ale zaraz szybko wraca do wody. A polecik 20 mm. No i takim miłym akcentem kończymy dzisiejsze wędkowanie na łowisku Zezuj. Ostatni golas spadł. No był bez płetwy oczywiście, jak zobaczyliśmy. No ale to już koniec. Teraz widzimy się na jakimś najeżdżowym PZW, może jeszcze jakaś komercja wpadnie. Tak tylko wody PZW, zaraz sumy, karpie. No i zobaczymy co dalej. Na razie.